wszystko także obrazy dewocjonalia i wizerunku. I to wszystko też to i starożytnym Efezie było, gdy czczono Izydę, Dianę, Izydę, Artemidę Efeską. Ona miała 16 golich piersi. Także żadna z kobiet to nie mogłaby się równać do Artemidy Efeskiej, no bo ona była naprawdę wielka. 16 golich piersi z mlekiem, to ja przepraszam bardzo. To co w średniowieczu było, to naprawdę, czy palec Ducha Świętego, czy mleko z piersi Boga Rodzicy, czy to niewiele, niewiele, niewiele. To co poganie wymyślili wcześniej, Bóg Jahwe ostrzegał i Żydów, no to tych pierwszych, prawda, że jak będziecie przechodzili przez Jebuzejczyków, Moabitów, Amonitów, przez narody pogańskie, pamiętajcie, abyście nie przejęli tych nauk, praktyk pogańskich. Niestety Dina uciekła się zabawić, została zgwałcona, ledwie z życiem uszła. Także lepiej było się tych Żydów trzymać wtedy, kiedy było. Natomiast wtedy, kiedy Jezus Chrystus przyszedł, no to apostoł Paweł sam mówi, że tamtych kapłanów to było więcej, czyli że ci kapłani są niepotrzebni. Dlaczego ci kapłani są niepotrzebni? Ci kapłani są niepotrzebni dlatego, że Jezus Chrystus jest kapłanem nieprzemijającym. Thank you.